W tym odcinku przyjrzymy się sposobom wykorzystania produktów lokalnych w drobnej przedsiębiorczości. Produkty lokalne to wyroby lub usługi, z którymi utożsamiają się mieszkańcy regionu. Wytwarzane na małą skalę, z dostępnych na miejscu surowców i w sposób przyjazny dla środowiska, są wizytówką regionu. Wizytówką Sejn, położonych na północy województwa podlaskiego, są sękacze. Pierwszy sękacz został upieczony wedle tradycji, wedle tutaj opowieści naszej w Berznikach na przyjazd królowej Bony. Chcieli zaskoczyć królową i upieczono wtedy sękacza ciasto na ogniu, narożnie. I bardzo smakował i od tego momentu zaczął się tutaj taki wypiek tradycyjny. Obecnie sękacze w Sejnach piecze co druga gospodyni. Marzena Karawiecka zapragnęła, by rozsławiały miasteczko na cały świat i założyła niewielką firmę. Nauczyłam się piec sękacze od mojej babci. To ona mnie zachęciła do tego. To ona mi pokazała, że z tego można żyć, że to może sprawiać przyjemność, że to może być pasją. I od tego cała moja przygoda się zaczęła. Dzięki temu każdy, kto przyjedzie do Sejn, może nie tylko kupić, ale też zobaczyć, jak powstają półmetrowe sękacze. Taki pomysł wpadł mi do głowy, żeby te sękacze piec przy ludziach, żeby wchodzili, czuli zapach, żeby widzieli, jak to się robi, żeby tu był zapach, żeby tu był klimat i żeby było przyjemnie nawet postać. Tylko jak tu stać i czekać, kiedy ślinka cieknie, a chętnych na sejneńskie sękacze nie brakuje? Marzena Karawiecka bardzo dba o szlachetny smak i naturalny skład ciasta. Coraz bardziej chcemy, żeby nasz produkt był regionalny, a zarazem, żeby ten produkt był coraz bardziej czysto naturalny. Więc od roku już nie używamy margaryny w zakładzie. Wprowadziliśmy masło śmietankowe, mamy naturalną śmietanę, mamy naturalne jaja, nie sprowadzamy jajek w proszku. Przez to ten smak góruje nad innymi, które są z jakiegoś masowego wypieku. Sękacz zaczyna się od wbicia 40 jaj, kilogram cukru idzie, później jest litr śmietany, jest kilogram masła, jest kilogram mąki, jest sok z cytryn, nie dodajemy skórki i jest jeszcze aromat rumowy. To jest podstawowy przepis, gdzie później możemy ten przepis dzielić, bo to jest na sękacz z 40 jaj. Możemy wypiekać później na formie, na wałku na 20 jaj podzielić, możemy na 10, na 5. Wszystkie produkty, jakich używamy do wypieku sękacza, pochodzą tutaj od nas z Podlasia. Tak też mąkę sprowadzamy z Mazurek, to są młyny nasze augustowskie, masło i śmietanę z mleczarni podlaskich. Jaja tak samo pochodzą z Gołdapi, więc wszystkie tutaj produkty są lokalne. Nie używamy też spulchniaczy sztucznych. Jedynym spulchniaczem sękacza powinna być tylko i wyłącznie piana z białek, dlatego że ubijamy ciasto, najpierw twarde, jest ono pozbawione białek, a te białka później wykorzystujemy sukcesywnie do każdej blachy, do spulchnienia tego ciasta. Nie używamy też proszku do pieczenia, ani amoniaku, drożdży, tylko i wyłącznie piany z białek. Do tego, żeby był taki naprawdę mocno idealny w smaku, musi być masło. Wtedy, kiedy się wypieka ten sękacz, pachnie masłem klarowanym i to właśnie taki sękacz, myślę, że był wtedy upieczony dla królowej Bony. Królowa Bona nie gardziła też darami lasu. Takich nie brakuje w Puszczy Białowieskiej. W Hajnówce, która jest bramą do leśnych ostępów, smaki okolicznych pól i lasów są zamykane w słoikach. To pasja i misja Jarosława Jackiewicza. Też dwa razy. Raz. No to zobacz, co jeszcze trzeba wziąć. Maślaki. Raz. Mieszkam tutaj na Podlasiu i mamy możliwość pozyskiwania właśnie takich produktów, grzyby świeże i ogórki i paprykę, to wszystko robimy na miejscu i wszystko, co robimy, to są po prostu z przepisów z dziada, pradziada. Ojciec mój się zajmował też przetwórstwem w takim niewielkim stopniu, a ja to po prostu trochę zacząłem bardziej rozwijać i prowadzę działalność z rodziną,
zatrudniam kilku ludzi. No i praktycznie mówiąc, robię to, co lubię. A dzięki temu ludzie jedzą to, co lubią i to, co jest najlepsze. Smaki pochodzące z najczystszych terenów województwa podlaskiego sprzedają się głównie w innych rejonach kraju. Największe rynki zbytu to są przede wszystkim Warszawa. Najwięcej właśnie moich wyrobów trafia do sklepów ekologicznych, do hurtowni, no i do sklepów też takich innych też dostarczam sam osobiście. Marynujemy przede wszystkim grzyby dziko rosnące, wszystkie gatunki te najbardziej popularne, jadalne oczywiście, paprykę, ogórki też marynujemy, ale najwięcej to robimy kiszonych ogórków prosto w słoikach, do których dodajemy przede wszystkim liście dębu, liście wiśni, korzeń chrzanu, czosnek. No oczywiście jedynym konserwantem w naszym przetwórstwie, jeśli chodzi o ogórki, to jest sól. No a jeśli chodzi o marynaty, to tylko i wyłącznie ocet, cukier i sól. Czosnek kiszony zaczęliśmy produkować od 6 lat i z roku na rok zaczynamy po prostu coraz więcej go sprzedawać, ponieważ konsumenci zaczęli się na tym dobrze poznawać, zaczęło to im smakować. No i dlatego z roku na rok produkujemy tego coraz więcej. Super, wszystko jest? Czosnek to bez wątpienia hit tego sezonu. Ogórki i papryka z kolei zdobyły certyfikaty jakości Doceń Polskie. Otrzymują je polskie firmy spożywcze, sprzedające wyroby najsmaczniejsze i najwyższej jakości. Najwyższą oceną wyrobów Jarosława Jackiewicza jest jednak uznanie klientów i świadomość, że jako drobny przedsiębiorca rozwija swój region społecznie i gospodarczo. Jestem właśnie za tym, żeby wspierać własnych producentów, u których można po prostu najbliżej pozyskać towar i wiadomo, że jest w porządku jakościowo. Jeśli chodzi o pozyskiwanie grzybów leśnych, to mamy skupy w okolicach Hajnówki. Sięgamy też aż pod Białowieżę i pod Siemetycze. No i skupujemy grzyby świeże, przywozimy je tutaj do siebie na miejsce, no i przetwarzamy. Częściowo je pakujemy w słoiki, częściowo suszymy, a częściowo sprzedajemy na surowo. Warzywa to pozyskuję od, dosłownie jeśli chodzi o ogórki, od jednego z rolników, który ma pola uprawne nad Bugiem. No i Mam sprawdzone te ogórki, że zawsze się udają. Receptury na marynaty to przepisy rodzinne ojca i teściowej, bazujące na tradycyjnej podlaskiej recepturze. Przenosimy się do Wrocenia w gminie Goniąc, nazywanego Oknem na Biebrze. Nad samą rzeką, z widokiem na biebrzańskie rozlewiska, położone jest gospodarstwo agroturystyczne rodziny Dębowskich. Ja i mąż chcieliśmy zostać na wsi, chcieliśmy coś robić, więc tutaj pomyśleliśmy, że właśnie ta turystyka taka wiejska to jest coś dla nas, bo jednocześnie odpoczywamy będąc u siebie, pracując z gośćmi, to dla nas sprawia ogromną satysfakcję, tym bardziej, że goście są zadowoleni. Chcieliśmy, żeby goście przyjadąc na wieś poczuli tą wieś taką prawdziwą, czyli domy drewniane, gdzie jest dużo drewna, gdzie jest wiejskie jedzenie, lokalne jedzenie. Ale Wroceń nie jest zwykłą podlaską wsią. Bliskość unikalnej na skalę światową przyrody i położenie w centrum polskiej Amazonii sprawiają, że można tu odpoczywać w dużej bliskości z naturą. Miejsce, w którym jesteśmy we Wroceniu, jest bardzo pięknie położone. W ogóle w centrum Parku Biebrzańskiego, bliskość rzeki, bliskość parku. Więc te takie walory jeszcze, które spowodowały, jakby umocniły nas tym, że mamy to robić i to będzie sprawiało przyjemność nie tylko nam, ale również i gościom. Gdzieś tam pomysł się zrodził Tratwy, co jest niesamowitym tutaj jakby takim magnesem dla gości przybywających w Parku Biebrza. Tym bardziej, że jest Biebrza, tym bardziej, że są ptaki, są zwierzęta, jest ta dzikość taka. I móc jeszcze popływać Tratwą wśród tych szuwar, w nocy się obudzić, gdzie są piękne mgły, wieczorem, kiedy są fantastyczne zachody słońca, to jest coś, co jest naprawdę przepiękne i warto skorzystać z tego typu atrakcji. Spływy to też nawiązanie do lokalnej historii.
tratwa, a fachowo mówiąc oryłka, od XV wieku była nad Biebrzą najpopularniejszym sposobem transportu drewna. Tworząc agroturystykę, pomyśleliśmy też, że warto by było czymś dobrym nakarmić naszych gości. Stąd pomysł się zrodził, żeby serwować kuchnię lokalną. Babka ziemniaczana, kartacze, pierogi nadziewane białą kiełbasą, na przykład placki ziemniaczane. Mamy też własne wędliny, pozyskujemy sery od takich pań, które mają zaledwie dwie krowy, gdzie nie mają dojarki i oni te sery robią. Jajka od pań, które... Kury, które chodzą na zewnątrz, to nie są kury klatkowe, więc tutaj ta jakość produktu też jest bardzo ważna, bo goście zwracają uwagę na to, co jedzą, w dzisiejszych czasach szczególnie. Jadąc do lokalnych gospodarzy, którzy wytwarzają tego typu produkty, jaja, czy też czy ziemniaki, czy warzywa, czy sery, widzę, w jaki sposób to jest zrobione, jaką drogę to przeszło, niesamowicie krótką, bo to jest na miejscu, gdzie gospodyni zrobi ten ser, ja oni od razu odbieram, czyli bezpośrednio. To jest ta świeżość produktu i jakość przede wszystkim niesamowita. Jak prowadzić własną drobną działalność, wykorzystując swoją pasję i promując lokalne dziedzictwo, Urząd Marszałkowski podpowiada drobnym przedsiębiorcom na stronie internetowej Centrum Produktu Lokalnego. Najlepsze w regionie produkty lokalne i ich twórcy są do wyszukania na stronie internetowej produktypodlaskie.eu.